Przed spotkaniem z aktualnym ciągle mistrzem Polski było nieco niepokoju o wynik tego spotkania. Początek meczu zdawał się wskazywać, że pokonanie przez włókniarza rywali z Wrocławia może być trudne. Ostatecznie jednak biało-zieloni zdecydowanie wygrali, 52 do 38. Stres przed meczem był, kamień z serca spadł konkretny. Bardzo się cieszymy z tej wygranej. Chyba optymistą będzie można popadać, jak na koniec sezonu osiągniemy fajny rezultat, a na razie wiemy, że dalej musimy po prostu ciężko pracować na to, aby ten mecz nie był takim pojedynczym wyskokiem, tylko żeby były takie spotkania, się powtarzały w naszym wykonaniu. Doskonale w tym spotkaniu zaprezentował się Mateusz Świdnicki, który wywalczył 9 punktów plus bonus, a w pokonanym polu pozostawił m.in. byłego mistrza świata, Tajau Findena. To jest drużynowy mistrz Polski i te mecze z mistrzem Polski nie są łatwe. Ale dzisiaj byliśmy lepsi i fajnie, że dobrze się czuliśmy na własnym torze. Ja trochę miałem na początku problemy, ale potem już mniej więcej coś tam się połapało, było lepiej. Jeszcze trochę jest pewien problem, przez co no, chociażby dzisiaj po dzisiejszym meczu było to można zauważyć, początek zawodów, a ja znowu wożę ogony i... Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, czemu tak się dzieje, ale faktycznie jak zmieniłem motocykl na drugi, to już całkiem lepiej wyglądała ta moja jazda, już było widać prędkość, więc liczę na to, że po prostu w kolejnych spotkaniach będzie lepiej. Cenne punkty wywalczył także Bartosz Smektała, który zapisał na swoim koncie 6 punktów plus bonus, a jego jazda naprawdę mogła się podobać. Tak, dzisiaj na pewno zaliczę ten mecz do bardzo udanych, bo był to mój najlepszy występ w Ekstralidze. Odkąd startuję w niej, ale na pewno nie będę też w jakiś super zachwyt popadał, bo wiadomo, że to jest tylko żużel i tutaj w następnym meczu już mogę tych punktów tyle nie zrobić, ale na pewno jest to bardzo duża motywacja do tego, żebym jeszcze ciężej pracował. Z tego miejsca chciałbym podziękować całemu swojemu teamowi, bo naprawdę bardzo dużo tej pracy włożyliśmy w tym tygodniu. Oraliśmy tak naprawdę 3 dni pod rząd, nie było czasu na odpoczynek, ale testowaliśmy różne rozwiązania, wybraliśmy te, które nam najbardziej pasowały. Myślę, że dzisiejszy mecz to pokazał, że nic po zimie się nie zmieniło, jeśli chodzi o moje występy, a to na początku to po prostu mieliśmy delikatne problemy ze spasowaniem się. Po prostu mam mocne motocykle i one w niskiej temperaturze miały w sobie bardzo dużo mocy, nie mogliśmy tego zgasić, ale dzisiaj było troszkę cieplej i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak te silniki jechały. I dziękuję również Flemingowi Graversenowi i Darkowi Fijałkowskiemu za to, że one są tak świetnie przygotowane. Teraz przed zespołem trenera Lecha Kędziory wyjazdowe spotkanie z drużyną Stali Gorzów. Podopieczni trenera Stanisława Chomskiego do tego meczu przystąpią, mając za sobą zwycięstwo wyjazdowe w Grudziądzu. Ale wszyscy w Częstochowie liczą na powtórkę w wyniku sezonu 2021, kiedy to na stadionie imienia Edwarda Jancarza triumfowali włókniarze. Patrząc na dyspozycję naszych zawodników, już się nie mogę doczekać na to widowisko, bo myślę, że ściganie będzie przednie. Widać, że nasi chłopcy nie odpuszczają, nie zamykają gazu tam, gdzie niektórzy by szpilki nie włożyli, oni potrafią wjeżdżać, także to tylko i wyłącznie zwiastuje nam duże emocje w Gorzowie, bo wiemy, jakich wojowników ma gorzowska Stal i co? No i co nam przyniesie ta przyszłość? Zobaczymy. No my będziemy na pewno się ostro przygotowywać i w bojowych nastawieniach pojedziemy sobie do Gorzowa. Chciałbym, żeby moja drużyna wygrała. Chciałbym powiedzieć, że to mecz wyjazdowy będzie ciężki, ale prawda jest taka, że dzisiaj każdy mecz jest ciężki, nawet u siebie na torze. Wszystko jest takie dosyć bardzo wyrównane, więc jedziemy z dobrym nastawieniem, po zwycięstwie na pewno jesteśmy bardziej podbudowani, ale to ciężki teren, ciężki tor przede wszystkim, mocni zawodnicy, więc skupiamy się, oczywiście pewnie jakieś treningi, jeszcze przygotowania do meczu będą. Jak powiedziałem, to jest żużel, tu każdy bieg ma swoją historię, na pewno jestem bardzo zmotywowany do tego, żeby walczyć. Chcę tych punktów robić jeszcze więcej, bo oczywiście taki jest mój cel. Chcę, żebyśmy jako drużyna wygrywali. Jedziemy po to, żeby walczyć i wywieźć stamtąd jak najlepszy wynik.